Cześć, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem, a dzisiaj przyrządzimy coś na słodko. Parę tygodni temu cały Instagram był dosłownie zalany. Od góry do dołu były zdjęcia z pomarańczowym, jaglanym budyniem jarzynowej. Jestem bardzo ciekawy, czy w rzeczywistości, czy naprawdę jest taki smaczny i czy w ogóle uda mi się go przyrządzić, czy to jest deser dla amatora, jeżeli chodzi o gotowanie. Mamy tutaj książkę Dominiki Wójciak, czyli jarzynowej, prosto, pysznie, do pudełka. Z tej książki pochodzi ten przepis, a jeżeli chodzi o składniki, to bazą jest kasza jaglana. Mamy tutaj 120 g kaszy jaglanej. Rano przed wyjściem do pracy zalałem ją w tym garnku wodą, zimną wodą. Przez cały dzień sobie była tak, namaczała się w garnku. Teraz ją przed chwileczką dosłownie dobrze wypłukałem pod bieżącą wodą na sitku i ją teraz wrzucimy tutaj do garnka. Jeżeli chodzi o kolejne składniki, to jest 250 ml mleka roślinnego. Tutaj poleca kokosowe, ale my akurat mamy jaglane. Kolejny składnik to jest 250 ml wody. Cztery daktyle. Dwie łyżki ekstraktu z wanilii. Niestety aktualnie dostać świeżą wanilię jest bardzo ciężko. Cena też jest kosmiczna niestety. Podrożała chyba z 10 razy. Dwie pomarańcze, ale je dodajemy później, także na razie ich nie będę dodawać. I woda. Jeszcze składniki to jest woda kwiatowa. Dla mnie to był dość orientalny składnik. Myślałem, że tego nigdzie w ogóle nie kupię, a się okazało, że miałem w ogóle w domu w szafce. Także dobry zbieg okoliczności. I tyle. To będziemy teraz, jeszcze trzeba dodać troszeczkę soli. 1/4 łyżeczka soli. I to będzie taka większa szczypta. Zagotujemy, przykryjemy pokrywką, zmniejszymy ogień i będziemy gotować około 25-30 minut. Kasza nam się już tutaj gotuje, także zmniejszam gaz. Ustawiam timer na 25 minut. Okej, 15 minut gotowania za nami, 10 minut przed końcem. Kasza jest delikatnie podgotowana. Tutaj mam dwie pomarańcze obrane ze skórki i jeszcze z tych błon takich, które są w środku. Dodajemy je do naszej kaszy. Mieszamy i będziemy czekać kolejne 10 minut. 25 minut szybko minęło. To jest woda z kwiatów pomarańczy, o której wspominałem. Jestem ciekawy, co to jest, szczerze mówiąc, nie bardzo mam pojęcie. Pachnie jak tanie perfumy z kiosku Ruchu, ale mam nadzieję, że będzie smaczne. I dodajemy łyżeczkę wody z kwiatów pomarańczy i będziemy to wszystko blendować. Okej, miały wyjść z tego cztery porcje, ale mamy małą rodzinkę, zrobiłem dwie duże dla łakomczuchów. Pachnie bardzo ładnie, wsadzam to teraz na, podejrzewam, godzinkę do lodówki, żeby wystygło i będziemy testować, jak smakuje. Okej, nie mogłem wytrzymać chyba tyle czasu, ile trzeba, żeby wystygł w całości, ale testujemy. Nie mogę się doczekać. Już chyba wiem, dlaczego się tak jarają wszyscy tym budyniem. Orzeźwiający, delikatnie słodki, rewelacyjny, także sprawdzajcie książkę jarzynowej, prosto, pysznie, do pudełka. I przede wszystkim ten budyń jest naprawdę rewelacyjny. Jeżeli przepis Wam się podobał i chcecie więcej rzeczy na słodko, pamiętajcie, łapkę w górę. Będziecie oglądać, znaczy zobaczycie kolejne odcinki wtedy. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Widzimy się w najbliższy poniedziałek i w następną środę w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.